Zawsze, jak takie pytanie, to mi się jedna sytuacja przychodzi na myśl. Jak wstałem rano, zerwałem się z łóżka i nagle takie poczułem krople potu na nosie. Serce mi zaczęło boleć i wiedziałem, że coś jest nie tak. No, już myślałem, że zejdę, pojechaliśmy na SOR i, i to był taki moment, w którym sobie uświadomiłem, że takie parcie do przodu za mocno, nie słuchając organizmu, to nie jest mądry pomysł. Połamiesz ręce, połamiesz nogi na nartach. już miałem wypadek na motocyklu, złamałem cały motor siebie w Czernogórze. To ja leżałem sobie z Gipsem, popijałem sobie coś tam, no i wiedziałem, że spływałem do mnie pieniądze z mieszkiem, bo miałem zasejwowaną na tym poziomie. Po co robić jakąkolwiek inną działalność? Jest 60 tysięcy złotych razy 10, jest 600 tysięcy złotych netto. Tyle obrotu można wygenerować. Są takie miejsca, w których jest tak dużo kupujących na dane lokalizacje, że agenci nawet z tym nie rozmawiają. Powiedzmy jest pani, która ci otwiera drzwi, nawet z tą nie rozmawia, tylko sobie siedzi na TikToku. Chodzisz, mhm. wychodzisz, kupujesz, nie kupujesz. Mhm. Ja mówię, wydaj tą zdolność. Jak wydasz całą zdolność, to się możesz zajmować tylko zarabianiem pieniędzy. Mhm. To jest ważniejsze od zdolności, żeby zarabiać gotowe. Przeczytałem mnóstwo książek, nie wiem, z ponad nie chyba, więc wiemy, że Książki są najlepsze. Najlepsza książka, jaką można przeczytać w życiu, przez którą ja zarobiłem pierwszy milion dolarów, to jest książka. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Albrecht, ekspert w zakresie wyszukiwania i finansowania okazji inwestycyjnych. Swój pierwszy milion na nieruchomościach zarobił w wieku 26 lat. Buduje społeczność inwestorów, którzy wymieniają się pomysłami i kapitałem. Więcej o nim znajdziesz na kanale YouTube pod nazwą Paweł Albrecht. Cześć, witam cię na kanale, na kanale, na którym rozmawiam sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiaj jest taki mój gościnny występ u Pawła Albrechta. Cześć Paweł. Cześć witam. Jak wiecie, u siebie na kanał kręcę taką, może powiedzieć serię spotkania z ekspertami. Także dzisiaj miałem okazję, mam okazję porozmawiać się z Pawłem Albrechtem. Będziemy rozmawiać o inwestowaniu w nieruchomości, o nieruchomościach. Ale zanim do tego przejdziemy, mam Ciebie na jakieś 30 minut, tak ustaliliśmy, także pytania będą konkretne, związane z inwestowaniem. Ale chciałbym po, zacząć od tego, dowiedzieć się, jakie jest Twoje motto życiowe. Co Ty masz w tej chwili w głowie? Powiedz proszę. Jeszcze raz witam wszystkich. Na pewno zmieniło się to na przestrzeni czasu. Kiedyś moim takim głównym mottem, jak byłem singlem i gdzieś mocno parłem do przodu, to było to, żeby zarobić miliard złotych. To, to, to był taki Bardzo mój ambitnie. główny cel, żeby wstać i zrobić to i wtedy sobie powiedzieć, że jestem spełniony w życiu. Grubo. W międzyczasie zdrowie zaczęło siadać od takiej ciężkiej pracy i zacząłem to sobie e, zmieniać, to swoje motto. I dzisiaj to motto jest takie, żeby mieć dużo czasu, dużo energii i dużo zdrowia. I wszystkie działalności pod to podpoczątkowuje, czyli na przykład nie buduje osiedla e, bloków deweloperskich, z tego powodu, że uziemi mnie to w jednym miejscu, będzie z tym związane dużo stresu, dużo energii, oczywiście dużo pieniędzy, no ale pieniądze już jakieś tam mam, które mnie zadowalają, i bardziej już nie idę w tą stronę jak największej ilości pieniędzy, tylko jak największej ilości czasu i zdrowia, żeby po prostu no, dożyć z tymi pieniędzmi do końca, a nie zbierać i potem nie mieć jak wydać. Bo... Który rocznik jesteś? 91 jeden. Ja jestem 8,5, czyli jestem od Ciebie 6 lat starszy. No, ja też czuję takie skutki, negatywne skutki działalności, że ciągle praca, praca, praca. Szczególnie zdrowotne, także rozumiem tę perspektywę. Mało osób w ogóle w Polsce o tym mówi. Zdecydowanie, Zdecydowanie ja bardzo mało. Ja mnóstwo przedsiębiorców takich naprawdę, którzy mm -hmm. zatrudniają po kilkaset osób i wiele milionów obrotów i, i widzę ich życie prywatne, bo spotykamy się prywatnie na różnych wyjazdach, no to to są ludzie, którzy no, nie cieszę się najlepszym zdrowiem, tak ujmę to. No, to prawda. No, jak wydawałem książkę, to był 2014 rok, i szedłem na notariusza, żeby otworzyć spółkę związaną z książką, no to miałem taki lekki stan przedzawałowy i to zostało zdiagnozowane. I to był dla mnie punkt zwrotny, że ej, no może tak, tak nie do końca powinno być. I 2015 rok to był rok, gdzie mój, moim celem było, że nie pracuję, odpoczywam. <grym> taki no, miałem tak, cel. Dokładnie. Inwestujesz dalej w nieruchomości? Zarabiamy dużo na nieruchomościach, bo inwestowanie według mnie to jest to, że masz na przykład pół miliona złotych i kupujesz kawalerkę na wynajem, czy mieszkanie dwupokoje na wynajem i to zarabia dla ciebie. To jest według mnie inwestowanie, a zarabianie polega na tym, że na przykład robimy flipy czy zajmujemy się pośrednictwem, więc dużo teraz więcej zarabiamy. Mam już portfel nieruchomości, który mi wystarcza, i gdzieś teraz trochę tą gotówką wolę mm -hmm. poobracać czy pozarabiać więcej niż. Czy dalej zajmujecie się, czy dalej zajmujesz się łączeniem ludzi, którzy mają pieniądze z osobami, które mają doświadczenie na rynku nieruchomości i żeby razem działali, wspólnie? To, co my robimy teraz, to, to wszystkie osoby, które ja w życiu poznaję, które są na tym poziomie, który mnie y, może wesprzeć w moich działaniach, to bierzemy do siebie. Czyli jeżeli mamy ludzi z kapitałem, to bierzemy ich do siebie. Jeżeli mamy mhm. ludzi z jakimś doświadczeniem takim, którzy mogą nam się przydać, to też bierzemy ich do siebie, do zespołu, więc raczej już staram się nie łączyć ludzi na zewnątrz, mhm. chyba, że na to jest kraj, w którym nie będę nic robił i akurat tam są dwie osoby, e, tylko raczej chcę już te wspólnie, wszystkie zasoby brać inwestowanie. do siebie. Kiedyś zarabiałem na tym, że mhm. łączyłem strony Pamiętam, i tak, tak dalej. Tak jak się poznaliśmy, to wtedy gdzieś był ten Dokładnie moment. Tak. No ale teraz jestem na tym poziomie, że wolę już to wykorzystać dla siebie niż za jakiś tam procent coś oddać dalej. Mhm. No dobra, czyli tak, inwestujesz w nieruchomości, działasz grubo, to na pewno masz jakieś swoje przemyślenia do tego, co się, na temat tego, co się dzieje na rynku nieruchomości. Chciałbym poznać twoją ocenę aktualną sytuacji na rynku nieruchomości w kontekście mieszkań. Sytuacja jest ciekawa o tyle, że ja zaczynałem od pośrednictwa nieruchomości i od flipów na jakieś tam... Który nam, to jak był rok mniej więcej? Tak, w 2015 roku założyłem działalność, uh -huh. e, więc to było gdzieś tak, że już byłem na trzecim... W drugim, trzecim, czwartym roku studiów jakoś się wtedy rozkręcałem, tak? Żeby mieć odniesienie do tego, mhm. że, że nie jaki to był rok, tylko wtedy ile ja miałem lat. dokładnie to jest lepiej powiedziałem. Tak, nie, bo to starsze osoby mogły zaczynać wcześniej. I. Sytuacja wtedy była taka, że my zarobiliśmy na pośrednictwie, sprzedawaliśmy bardzo dużo mieszkań dla inwestorów. Stąd też nasza znajomość, bo ty udzielałeś kredytów. tak? Dobre. My też rekomendowaliśmy już dawno, dawno temu, żeby osoby przychodziły do ciebie z zapytaniem o kredyt, bo wy podchodziliście do tematu inwestycyjnie, że nie jedno, tylko cztery na raz. Na przykład mhm. jak ktoś ma milion zdolności, żeby kupił po cztery mieszkania za 200 tysięcy. No i dzisiaj to te rady się ludziom posprawdzały i mają Dokładnie, więcej pieniędzy. Tak, tak. Więc to robiliśmy, to robiliśmy na początku. A takie zwykłe pośrednictwo nieruchomości odpuszczaliśmy, bo ja nigdy nie chciałem mieć kontaktu z klientem B2C. Bardzo mhm. nie lubię klientów, znaczy klientów, kontaktu z klientami B2C. To można przyrównać do salonu samochodowego, albo sprzedajemy tiry, busy, autobusy i maszyny rolnicze, albo sprzedajemy zwykłe samochody mhm. takie w salonie. To jest inny klient i to jest inny klient. I to mhm. samo jest w nieruchomościach. I my raczej szliśmy w tą drugą stronę. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie dzisiaj, ten rynek nieruchomości zmienił się o tyle, że ceny nieruchomości w Warszawie wzrosły powiedzmy mieszkanie dwupokojowe kosztuje 800 tysięcy. Uh -huh. 900 tysięcy. Bywa, że tak, oczywiście. Jeżeli jesteśmy sensie. pośrednikiem i sprzedajemy mieszkanie za milion złotych, już powiedzmy, czy pokojowe, za milion złotych, i mamy 3% prowizji z jednej strony i 3% prowizji z drugiej strony, mamy 60 tysięcy złotych netto prowizji. Uh -huh. Po co robić flipy? Po co robić e, jakąkolwiek inną działalność, jeżeli można mieć 10 agentów, każdy ich sprzeda jedno mieszkanie, jest 60 tysięcy... Złoty razy 10 jest 600 tysięcy złotych netto do podziału pomiędzy biuro, koszty agentów, portale ogłoszeniowe i tak dalej. I tyle obrotu można wygenerować. Oczywiście wszystko wygląda pięknie na YouTubie, jak mi oglądacie, jak to powiadam, mhm. o kwotach, rzucam, ciężko jest znaleźć agenta, ciężko jest pozyskać mieszkanie, i to, to potwierdzam. Natomiast jak pytasz, jak zmienił się rynek nieruchomości, to rynek zmienił nieruchomości się tak, że można robić coś, co kiedyś wydawało się. Nieopłacalne, takie niechętne do tego, żeby to robić, ale dzisiaj za takie pieniądze warto się tym zająć, robić to profesjonalnie, bo te ceny są abstrakcyjne i tak naprawdę ze względu na inflację, wszystko faworyzowani są przede wszystkim pośrednicy, bo robią tą samą robotę, sprzedają nieruchomości trzy razy droższe niż były 10 lat temu. No i zarabiają trzy razy większe pieniądze za tą samą pracę, nie? więc mhm. tak się zmienił rynek nieruchomości. Coraz mniej ludzie kupują mieszkań na wynajem w takiej dużej skali jak kiedyś, że ktoś kupował 15 mieszkań, 10 mieszkań, 5 mieszkań, bo się są teraz bardzo drogie. Mm -hmm. Zgadza się. Tak się są tacy klienci oczywiście, natomiast no, jest, ich, jest ich mniej. Ułamek, tak. nie? Jest ich ułamek. Tak, mają wprowadzić, jakby to powiedzieć, nowe prawo, że tylko z jednej strony będzie można brać prowizję, czy to od, od strony sprzedającej, czy też kupującej. Dla mnie to jest trochę zabawne, no bo po prostu podniesie się ceny mieszkania tak, i wyjdzie na to samo. No za granicą tak jest, w Szwecji na przykład jest 6%, powiedzmy, mhm. ostatnio rozmawiałem z, z Andrzejem, jest 6% jest taką normą od jednej strony. No i wszyscy też wiedzą, do jakiej bramki grają. Mhm. Że Po prostu jest 6% i tyle. I To jest jakaś taka norma. W Polsce jest cały czas taki dziki zachód. W innych miastach mhm. jest inaczej, u nas jest inaczej. To... Czyli ty teraz jakby z, z punktu widzenia osób, które nas słuchają, tak? Czyli jakaś porada, w jaki sposób można dzisiaj zarabiać na nieruchomościach, no bo tak się taki rynek daje możliwości, a nie inne. Rekomendujesz pośrednictwo przy nieruchomościach? niekoniecznie, żeby pracować z klientem, tylko budować firmę chyba taką, tak? Gdzie są... To znaczy, no, rekomendacja idzie zawsze dwutorowo. Pierwsza idzie do osób mega ambitnych, druga do osób, które chcą normalne życie prowadzić, bo, bo też rozmawialiśmy o tym zdrowiu, że to się mhm. zawsze z czymś wiąże, budowanie dużej firmy. Jak ktoś chce mieć 40 agentów w sześciu miastach, no to raczej nie będzie miał czasu na nic tylko się będzie tym zajmować. Tym bardziej spotykać się z klientami oczywiście. A jeżeli ktoś chce zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie i to mu wystarczy, jest totalnie szczęśliwy mm -hmm. i teraz słyszę, kurde, jak miał trzy dychy, to moje życie byłoby super, no to to, to jest porada dla ciebie, a ta mm -hmm. druga jest dla innych osób. Więc dla tych osób, które chcą zarabiać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, nie rekomenduję flipów, nie rekomenduję żadnej innej działalności nieruchomościowej poza pośrednictwem, bo dzisiaj to jest najprostszy sposób na zarabianie pieniędzy. Mm -hmm. Dużych pieniędzy, bo on jest prosty w wykonaniu. Nie mamy remontu, nie mamy e, procesu remontowego, jakby nie na nas ciąży ryzyko zakupu tej nieruchomości, tylko klient sobie ją wybiera. Jak mu się będzie źle tam mieszkać, to nie jest nasza wina, tylko... Tak, dobre umowy, poniewa. pośrednictwa nas zabezpieczają na różne sposoby. Można tak, nie kupić za 1000 zł złotych i mieć tak jest, cały tak zestaw no, Niskie koszty wejścia, bo nie trzeba mieć pieniędzy na koncie, żeby jest zacząć zarabiać mieć. na nieruchomości. Co trzeba mieć? Trzeba otworzyć drzwi, komuś i wystawić. Umieć sprzedawać, to, to jest to. Byłeś w Dubaju kiedyś? Jeszcze nie byłem. No to jakbyście pojechali do Dubaju, czy to jak będziesz, umów się na jakąkolwiek prezentację y, mieszkań i zobacz, że jest na przykład apartament za 6 milionów dirhamów. I jest y, agentka z, z różnych stron świata, powiedzmy jest pani, która ci otwiera drzwi, i nawet z tobą nie rozmawia, tylko sobie siedzi na TikToku. Wchodzisz, mhm. wychodzisz, kupujesz, nie kupujesz. Mhm. Więc z jednej strony tam można być agentem, oczywiście, wiadomo, że lepiej być agentem, który robi wszystko no. na prosie i tak dalej, tak, tak, ale są takie miejsca, w których jest tak dużo kupujących na dane lokalizacje, że agenci nawet sobie nie rozmawiają. No dobra, to teraz tak, dwa scenariusze. Jeden scenariusz jest taki, że liczba transakcji na rynku maleje z jakiegoś powodu, jest trudniej sprzedać mieszkanie, ale drugi scenariusz, przeciwwaga, że jest łatwiej sprzedać mieszkanie, bo na przykład mieszkań jest, jest mniej, bo ceny rosną, bo jest hype. Czy uważasz, że ktoś z tych scenariuszy może się spełnić w najbliższym czasie? Czy znaczy, jeżeli chodzi o, o sprzedaż mieszkań, wydaje mi się, że wróciliśmy do czasów, w których było normalnie, czyli mieszkanie sprzedawało się Ileś tam miesięcy. Mm -hmm. Potem mieliśmy taki okres, że mieszkania sprzedawały się od razu. Tak, w 2020, 2023. 2020, 2021. Tak. Gdzieś tam te okolice pandemii i, i mm -hmm. tak dalej. Niski stuprocentowy Wszyscy widzieli tak, że ceny nieruchomości lecą, są niskie stopy. I każdy widział, że jak nie kupię teraz. Ja pamiętam, że kupowaliśmy mieszkanie dwupokojowe w Polu i wiedziałem, że jak nie kupię dzisiaj, to za miesiąc będzie nie 250, tylko 260. Potem mm -hmm. będzie 280. To było widać, to wszyscy czuli, że tak to tak było. Leci. A dzisiaj, jakby ciężko się jest w tym połapać, jak to będzie wyglądać. Taki mamy okres, że się przyglądamy. No i ta sprzedaż nieruchomości nie, nie jest taka szybka. Moim zdaniem, jesteśmy w takim trochę lekkim zawieszeniu, bo się dzieje dużo rzeczy na raz I, i ciężko powiedzieć, w jakim tempie się te ceny będą zmieniać. No, jak spadają stopy procentowe, one jeszcze o tyle nie spadły żeby aż wszyscy się ruszyli z zakupami. To mm -hmm. się zaczyna dziać, ale to nie jest coś takiego, że. Tak, to nie jest tak, że natychmiast się to przekłada na rynek. Tak. Okej, okay, a przejdźmy jeszcze do osób, które faktycznie chciałyby kupić nieruchomość. Stoją przed wyborem zakupu swojej pierwszej nieruchomości. Ostatnio nakręciłem taki film u siebie na kanale, czy kupować dla siebie, czy na wynajem. No i Ciebie chciałbym zapytać jako osobę doświadczoną, tak? Co zrobić? Masz zdolność kredytową na zakup powiedzmy mieszkania trzypokojowego, możesz kupić dla siebie i tam zamieszkać lub kupić na wynajem, jaką byś decyzję podjął. To jest pytanie, na które trzeba by troszkę więcej poświęcić czasu na odpowiedź, bo ja na przykład prowadzę tryb życia taki, że mieszkam w różnych miejscach, sporo podróżuję i nie chcę osiadać na stałe w jednym miejscu. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy wiedzą, że chcą mieszkać przez najbliższe 20-30 lat w jednym miejscu, że jest im dobrze, mają tu rodzinę i absolutnie nie wyobrażają sobie, żeby się przeprowadzić. I teraz te osoby, które są takie jak ja, które wolą zmieniać swoje miejsce zamieszkania, próbować nowych rzeczy i poznawać świat. Kupienie mieszkania na własność jest kompletnie bez sensu, szczególnie jak się przeprowadzamy z Wrocławia na przykład do Warszawy i od razu kupujemy mieszkanie, bo nie wiemy gdzie chcemy mieszkać, jak chcemy mieszkać itd. Z drugiej strony jak mamy i lepiej wynajmować, a z drugiej strony jak mamy osobę, która wie, że chce tam żyć i wie, że chce tam mieszkać i trafimy mieszkanie, które jest super do naszych preferencji, to warto to mieszkanie dla siebie kupić. Bo trzeba też pamiętać, że mieszkania to nie są bułki w sklepie, że wchodzimy i codziennie są różne i różne mhm. ciasteczka i tak dalej. Mamy do wyboru wszystko. Tylko jeżeli mieszkanie w danym bloku, w danym osiedlu zostanie wybudowane w takim kształcie, z takim balkonem, z takim nasłonecznieniem i ono zniknie, to tego nie będzie. Mm -hmm. Można wiele lat prosić właściciela, żeby sprzedał, ale on nie będzie chciał sprzedać, chyba że damy mega dobrą cenę. No i teraz, jeżeli trafimy coś super, to weźmy to mieszkanie. Jeżeli szukamy jakiegokolwiek mieszkania w budżecie, no to moim zdaniem lepiej wynająć to mieszkanie, potem sobie poprawić to mieszkanie w innym miejscu, e, zmienić e, na najem z inną umową w innym miejscu, natomiast te swoje pieniądze wykorzystać do tego, żeby kupić mieszkania na wynajem. I też jestem fanem tego, żeby wziąć tych mieszkań na wynajem jak najwięcej. Oczywiście, mhm. jak są wysokie stopy procentowe i ktoś mało zarabia, to niech tego nie słucha. Natomiast, jeżeli ktoś dużo zarabia i są wysokie stopy procentowe, to niech weźmie kilka tych mieszkań. Mhm. Bo jeżeli wezmę jedną kawalerkę z wkładem 50%, no to ta kawalerka kupiona za 500 tysięcy będzie warta 700 za dwa lata na przykład. Jeżeli kupię tą kawalerkę, mam kilka kawalerek za 500 tysięcy do wyboru i dam po 100-150. Tysięcy wkładów, te kawalerki, to one wszystkie warte były 500, a będą warte 700. Mhm. Czyli czterokrotnie wzrośnie ich wartość. Znajmu, nawet jak będziemy wychodzili na zero, e, czy będziemy na plusie, no to jest super, bo wartość tych nieruchomości zdecydowanie wzrośnie. A w nieruchomościach ja już na swoim przykładzie, chociaż jestem 91 rocznik i mam tych nieruchomości sporo, widzę, że najpiękniejszą rzeczą w nieruchomościach jest ten wzrost w czasie. I to tak naprawdę jest. E, kluczem do zarabiania na nieruchomościach. Mm -hmm. Poza tym, jak sprójemy się, tak kolokwialnie mówiąc, ze zdolności kredytowej, to przestajemy o niej myśleć. Jeżeli ja mam znajomych, którzy przychodzą do mnie na pizzę, idziemy coś zjeść i mi pytają, słuchaj, zarabiam tyle i tyle, mam tyle zdolności, co mam zrobić? Ja mówię, wydaj tą zdolność, bo przestaniesz myśleć o tym, po co ci jest zdolność. Jak mm -hmm. wydasz całą, ja tak miałem, jak wydasz całą zdolność, to się możesz zajmować tylko zarabianiem pieniędzy. Mm -hmm. To jest ważniejsze od zdolności, żeby zarabiać gotówę, a nie żeby jakby wiecznie zastanawiać się, w co włożyć. Się w co włożyć. Wydajesz raz, kupujesz cztery mieszkania, zapominasz o tym. Potem możesz zrobić zdolność kredytową partnerce, partnerowi, tak, w zależności kto nas słucha, kupić 2 trzy, cztery mieszkania, rodzicom pomóc kupić 2 trzy, cztery mieszkania, OK, Ale jak wydasz swoją, to się zajmujesz tylko zarabianiem cashu. I to jest najpiękniejsze w tym, żeby mieć czystość głowy w tym, co robimy. Nie? No ja w ogóle podchodzę do tematu kupowania mieszkań na wynajem w taki sposób, że to absolutnie nie jest moja korowa działalność, tak? To jest coś, co robię gdzieś tam z jakichś albo nadwyżek finansowych, które pochodzą z firmy, no i też z zdolności kredytowej. Czyli jest zdolność, jest nadwyżka finansowa, kupuje mieszkanie. Mija jakiś czas, jest zdolność, jest nadwyżka finansowa, kupuje mieszkanie. Nie zajmuję się tym, jak ono bardzo będzie dośrubowane jakościowo, bo od tego są przecież firmy, które się tym zajmują. Ja im zlecam znalezienie nieruchomości, zlecam im zrobienie remontu, a później zarządzanie nieruchomością. Także to jest mój jakby taki gdzieś tam taki, taki dodatek. Ja powiedzieć. to nazywam, Wysiak, save game. Jak mamy tutaj graczy, ja jestem zapalonym graczem od dziecka, to save game to jest taka funkcja, że no, jak, jak, no. jak umrzemy, to zaczynamy od początku. I teraz, jeżeli masz jedną nieruchomość... Warto od save w... od save zaczynamy. Tak, zaczynasz od save'a. Jak masz 300 tysięcy kupioną kawalerkę i ją wynajmujesz za dwa koła, połamiesz ręce, połamiesz nogi na nartach, już miałem wypadek na motocyklu, tak jak ja, znowu miałem dwa nadgarstki, tak, połamałem cały motor siebie w czarnogórze. to ja leżałem sobie z gipsem, popijałem sobie coś tam, wyluzowany i wiedziałem, że spływałem do mnie pieniądze z mieszkiem, bo miałem grę zasejwowaną na tym poziomie, tak jak w wypadku, tak, miałem wypadek, save, czytuję load game i zaczynam od tego miejsca. A są przedsiębiorcy, którzy nie kupują nieruchomości, i, no i potem budzą się z ręką w nocniku, bo muszą generować wszystko na nowo, oczywiście jak ktoś zbudował firmę z dużymi obrotami zbuduje ją z powrotem, ale znowu kosztem zdrowia, czasu, mm -hmm. energii, a tak możemy sobie powiedzieć, dobra, spoko, no, tyle co mam, jest fajnie. No, i... Daleko nie trzeba szukać, umiem. Ja jestem takim przykładem, tak? Mieliśmy ze wspólnikami dwie firmy, jedna związana z kredytami, druga związana z podnajmem. Oczywiście dzisiaj łatwo jest spojrzeć wstecz i powiedzieć, jakie błędy były popełnione. Wtedy to nie było takie oczywiste. Natomiast kupowanie mieszkań na wynajem, kiedy jest zdolność, kiedy jest nadwyżka finansowa, kiedy nas to nie boli, że wydamy te powiedzmy 100 tysięcy złotych na wkład własny do banku, żeby kupić nieruchomość, która być może nie, nie daje nam kokosów, tak? Ale to jest inny cel zupełnie. To nie jest tak naprawdę po to, żeby to zmieniło nasze życie tu i teraz, tylko właśnie to jest takie zabezpieczenie i do tego on się naprawdę świetnie. Nigdy nadają. w życiu nie użyłem pieniędzy z najmu mieszkań na własną konsumpcję, chociaż po to to kupuję. No, to Czyli zobacz, Mam na przykład mieszkanie, które zarabia 3000 miesięcznie i mam samochód w leasingu, który no teraz nie mam, akurat kupiłem, ale mam na przykład taki, który kosztował 3000 miesięcznie. Mhm. Więc ja wiedziałem, że kupując mieszkanie, Kupujesz spłacam sobie? samochód. Chciałem sobie na przykład kupić motor. Tak, no to powiedzmy w leasingu byłoby 1000 zł, to kupuję mieszkanie, które jest 1000 zł i jakby te moje zabawki spłacane są z mieszkań. Ale nigdy w życiu się tak nie działo, bo zawsze z bieżącej działalności zarabiałem mm -hmm. 200 razy więcej i brałem te pieniądze na, na te cele. Tak? więc z jednej strony myślimy o tym, że mieszkania na wynajem to było coś, co. Będziemy z tego korzystać, ale tak naprawdę jest tak, że to może wychodzić na zero. Czy będziemy do tego delikatnie dokładać, bo raz na jakiś czas jest jakiś remont, coś się wydarzy, tak? Ostatnio, nie wiem, jakąś lodówkę do mnie zadzwonili, że trzeba kupić, no to znowu jakieś tysiące złotych trzeba wydać, tak? Plus rata kredytu, plus ich obsługa i wyszło na minus w danym miesiącu. Ale mm -hmm. mnie to trochę nie obchodzi, bo w finalnym rozrachunku, jak się sumuje te wszystkie mieszkania, wiem, że jest plus i z tego plusa kupuję kolejną nieruchomość, po prostu, która dokłada kolejny plus. Szczególnie w Anglii tak robimy. Więc nie miejcie takiego nastawienia, moim zdaniem, że kupicie trzy mieszkania na kredyt, z każdego zostanie 700 zł i macie dodatek do wypłaty. Tego się nie rusza. I, nie? i konsumujemy to. No właśnie, trzeba zrozumieć, że na pewnym stopniu działalności... To nie przykładamy tak naprawdę uwagi na to, jakie to będzie mieszkanie. Na koniec końców one ma zarabiać, i to jest oczywiście przychód do naszego czy tam dochód do naszego portfela co miesiąc i to jest bardzo ważne, ale na tym się tak bardzo nie skupiał. Trzeba robić swoje, w czym a. jest się dobrym, a nadwyżki finansowe pakować w nieruchomości, że oczywiście taką mamy, taką drogę wybraliśmy, i dalej robić swoje. Tak Takie tak, do tego podchodzę. Mieszkanie. Myślę, że... To jest tylko save game. O, po prostu nie. Dokładnie, dobrze powiedziane. Wiadomo, że nie zawsze było tak, że tylko z górki, i zawsze do przodu, zawsze jakieś błędy gdzieś tam się popełnia, to jest naturalne. Podzielisz się kilkoma z nich, bo na pewno ich było sporo, jak, jak to na przedsiębiorcy. Zawsze jak słyszę takie pytanie, to mi się jedna sytuacja przychodzi na myśl. Jak wstałem rano, zerwałem się z łóżka i nagle takie poczułem krople potu na nosie. I serce mi zaczęło boleć, i wiedziałem, że coś jest nie tak, że, że, że jest grubo nie tak. No, już myślałem, że zejdę. Pojechaliśmy na SOR, i, i gdzieś tam za bardzo się zestresowałem wszystkimi sytuacjami dookoła. No i, i to był taki moment, w którym sobie uświadomiłem, że, że jednak takie parcie do przodu za mocno, nie słuchając organizmu, to nie jest mądry pomysł. Mhm. I, I z jednej strony. Zrobiłem coś takiego, że zacząłem wyjeżdżać do Australii, byłem 4-5 razy w Australii, byłem w 56 krajach, tam mieszkałem w Azji, w Dubaju i w wielu miastach w Europie. I wtedy nie zarabiałem tylu pieniędzy, ile mógłbym zarobić. Więc z perspektywy finansowej to był błąd, że tam wyjeżdżałem, bo moi znajomi, którzy są w moim wieku, wystrzelili 10 razy dalej, jeszcze mm. niż ja. Tak, więc też mógłbym to z nimi zrobić. Ale przez to, że wyjeżdżałem, podreperowałem zdrowie, uspokoiłem się, jakby trochę się to zmieniłem. No i. I pieniędzy mam mniej, ale czy tego żałuję, z perspektywy czasu śmiałem się z ludzi, którzy nigdy nie latali, a w covid się obudzili, że nie chcieliby latać, a nie można. Ja już <grym> no wszędzie byłem, tak? Znaczy wszędzie, no w tych miejscach mm -hmm. najmniejszych. Więc z jednej strony, no, no błąd finansowy, że nie siedziałem tu i nie pracowałem, a z drugiej strony, tak naprawdę dzisiaj zmieniłem swoje podejście, że to yy, jednak trzeba jakoś wypośrodkować. I te mieszkania, które na przykład kupujemy, no, z nimi się nic po tym nie wydarzy, no co nas to obchodzi, co się będzie działo z naszym mieszkaniem, jak będziemy mieli 70 lat. Jak przeczytamy kilka mądrych książek o biografiach jakichś takich historycznych, to te wszystkie majątki są marnotrawione później w drugim, trzecim pokoleniu. W trzecim szczególnie, nie? Przez wnuków. Jest taka książka Najbogatszy Człowiek Wszechczasów, Jakub Fugger, on naprawdę był grubym zawodnikiem, z, z papieżem bił monety i, no, i miał kopalnie i tak dalej. No i, i dzisiaj została tam jedna ulica, w, w tam kilka kamienic i, i tyle, tak? Po kilkuset mm -hmm. latach. Więc z jednej strony myślę, że, e, że nie miałem jakichś takich dużych porażek na drodze biznesowej, tylko po prostu zmieniłem ścieżkę, która sprawiła, że mam mniej, ale naprawdę jest mi to masz potomka, dziecko małe? Córeczkę. Córeczkę, tak, to zmieniło się Twoje podejście do. Do działania, do, do biznesu, do życia? No, chciałbym, fajnie by było powiedzieć, że także się zmieniło, ale mam jeszcze coś ciekawszego. Trochę Dawaj. się pochwalę, że całe życie robiłem wszystko tak, żebym był gotowy na to, jak ona się pojawi. Mhm. I robiłem po prostu każdą jedną rzecz w ten sposób, żeby jak będę miał właśnie córkę czy syna, czy, czy, czy jeszcze się pojawią w przyszłości, to żebym mógł z nimi spędzać czas wtedy, kiedy one tego chcą. I nie angażować się w działalności, które mi na to nie pozwolą. Ja mam taką grupę przedsiębiorców stworzoną, mamy ponad 150 osób, które zarabiają od 10 do 300 milionów złotych. Robią obrotów albo tyle, zarabiają. I jak myślisz, jak wysyłam SMS-y, bo mam ich wszystkich na liście, i wysyłam SMS-y i mówię, kto ze mną leci na przykład do Dubaju, nie? Mhm. To ile osób mówi, że może polecieć? Na 300 osób? Na 150. Na 150 osób? 10. No albo mniej. tak? I nie dlatego, że mnie nie lubią, czy nie chcą ze mną jechać. Nie mają czasu. Tylko dlatego, że no, mają takie tematy w firmie, które zarobią tyle pieniędzy, że potem będą mogli całe życie do tego Dubaju jeździć. No dobra, tak? No ale ja jadę teraz, a kto uh -huh. wie, gdzie on pojedzie, uh -huh. czy będzie za rok. Więc ja robiłem wszystko tak, żebym się nie angażował w projekty biznesowe, które wymagają od, ode mnie tego, żebym był na miejscu, nie mógł pracować przez komputer. I zrobiłem to. Mam mieszkania, mam zarobki. No i mogę spędzać czas z córką. Oczywiście też, wiadomo, mhm. dorosły człowiek, no umówmy się, jakby kocham moją córeczkę, pozdrawiam cię, ale no też jakby chcę robić jakieś tam swoje rzeczy. Oczywiście. E, więc się rozwijam i pracuję do przodu, ale w każdym momencie mogę odejść od komputera, wrócić i, mhm. i spędzać czas, nie? Podobnie mam, jak ty. Też na co dzień często widuję się ze swoim synem i jeżeli trzeba, no to po prostu przerywam pracę i spędzam z nim czas. On już nigdy nie będzie Kratury. miał więcej niż, znaczy nigdy nie będzie miał już dwa lata. On ma dzisiaj, a nie... Teraz nie ma dwa tam, lata? No, dwa lata i miesiąc. To jedną rzecz ci powiem. Przepraszam, że mówię o tej grupie zawodowej. Ja was bardzo wielu znam, szanuję, podziwiam i bardzo was lubię. Kierowcy zawodowi. Zobacz, że jeżeli masz syna, tak? I on zaczyna chodzić, mówić, pierwsze mm -hmm. mama, tata i tak dalej. No jesteś kierowcą zawodowym. I zarabiasz sporo jak na warunki takie etatowe. No ale dwa tygodnie cię nie ma, albo trzy tygodnie, albo tydzień cię nie ma w domu. Wracasz i to dziecko zamiast mama, tata mówi dzieci. Na przykład moja córeczka mi teraz dzieci, dzieci, pokazuje poruszkiem dzieci, dzieci. I nagle nie słyszysz tego, dzieci, dzieci. I nagle przychodzisz, to dziecko ma, nie wiem, trzy centymetry wyższe nogi. Jest nagle patrzysz, mm -hmm. kurde, inna osoba, nie? Wiesz, przytulasz, łapiesz, patrzysz, jakieś takie szczuplejsze, wyższe. No tak, zmienia się. Z tygodnia na tydzień. No i teraz co z tych pieniędzy, że mamy te pieniądze, jak nie możesz spojrzeć, jak twoja córka czy syn przyjdzie tak. kolejne słowa? Jaki jest sens, tak. nie? Tak, to też Jedzenia nam nie zabraknie przecież to... no, Poza tym jest gdzieś granica, że powyżej pewnej granicy dochodów miesięcznie nie jesteś w stanie tego przełożyć na jakość swojego życia. Jeżeli nie chcesz. 20 żyć, koła, to już jest taki poziom, że najesz się, napijesz, się tak, pobawić. Po do, do, kina. do Azji, polecisz, żeby żył tam jak król, wrócisz i tak, zdecydowanie. No nie? Ładnie, nie? No. Także jest gdzieś ta granica. Czy jest jakiś zestaw książek, który byłbyś w stanie zarekomendować osobie, która nas słucha na różnym stopniu zaawansowania? Tym się specjalizuję, tak naprawdę moją taką pasją to jest czytanie mądrych książek od mądrych ludzi i, i taka umiejętność, ja bardzo szybko czytam, jestem w stanie jedną książkę w dzień przeczytać i to tak bez ciemniania też trochę je kartkuję, jak widzę, że coś jest bez sensu, nie czytam opisów przyrody Sienkiewicza, tylko kartkuję mm -hmm. je jakby merytorycznie ale umiem je dobrze zweryfikować i stworzyłem taką listę top 30 najlepszych książek, które warto przeczytać. Mieliśmy przez bardzo długi czas księgarnię, ale zobacz, to jest znowu ten przykład, że księgarnia nas blokowała, bo na przykład, nie wiem, kurier nie przyszedł i mm -hmm. pracownicy szli do domu i musiałem ja zostać na przykład i, i wysłać paczkę, więc powiedziałem, nie, nie będziemy robili księgarni, więc przeczytałem mnóstwo książek, nie wiem, z ponad 1000 chyba, mnóstwo książek wysłaliśmy, mnóstwo opinii dostaliśmy o książkach, więc wiemy, jakie książki są najlepsze. Mm -hmm w moim rozumieniu, w środowisku nieruchomościowym przynajmniej czy przedsiębiorców. E, najlepsza książka, jaką można przeczytać w życiu, to jest książka o sprzedaży, bo umiejętność sprzedaży sprawia, że możemy zarabiać pieniądze wszędzie, ze wszystkimi i niezależnie od tego, co robimy. Sprzedaż to nie jest tylko sprzedaż powiedzmy mikrofonów takich, tak, że handluje mikrofonami, tylko sprzedaż to jest też zaproponowanie. Na przykład dzisiaj zaproponuję Tobie, żebyś poszedł ze mną po nagraniu tego wywiadu na obiad. Muszę ci to w jakiś sposób przedstawić. Powiem nie, no, daj spokój, chodź, to jest ważniejsze niż ta Twoja mm -hmm. sprawa do zrobienia. I jak nauczymy się sprzedawać, to możemy robić każdą rzecz i w każdej rzeczy dostawać awanse, dostawać więcej pieniędzy, więc. Te książki z zakresu sprzedaży to są numer jeden, które ludzie powinni czytać. I taka książka pierwsza to jest Psychologia Sprzedaży Brian Tracy. Mhm. To jest najlepsza książka, przez którą ja zarobiłem pierwszy milion dolarów. Druga książka to jest Dale Carnegie Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Mhm. To jest drugi hit. A trzecia to jest, e, ostatnio byliśmy znowu na MMA-ju na szkoleniu Eckera. E, bogaty albo biedny, po prostu różny mentalnie, bo to pokazuje nasze podejście do pieniądza, jak mamy ustawiony termostat. I to jest takie top 3 książek, które rekomenduję. Oprócz tego dla przedsiębiorców zamasowanych mamy doktrynę jakości pana profesora Andrzeja Blikle, która jest najlepszą książką w Polsce w ogóle o, biznesie. o zarządzaniu, tak. tak. Takiej losowości handlowców, i tak dalej, czy, czy dawać prowizję, czy nie dawać. To są już takie pytania: wiecie, że to już nie jest takie pieprzenie o niczym, tylko to już jest naprawdę konkret. Tak, można je studiować fragmentaniu po prostu co nam potrzeba. W zależności od tego, na jakim etapie jest Twój biznes. No i tych książek w całej tej liście to 30 zdecydowanie więcej. Oczywiście książki Kiyosakiego, takie, takie podlinkujemy na Możemy, tak. Okej. Okay. Możecie sobie wejść i pobrać tą listę i po prostu sobie ściągnąć, to ja rekomenduję, żeby zrobić tak, ściągnąć listę tych top 30 książek, e, wydrukować sobie ją i odhaczyć książki, które czytamy, z dowolnej księgarni sobie je zamówcie, czy z neta, czy w PDF-ach, czy w audiobookach, one też są. Jest jeszcze jedna taka książka warta uwagi, od której zaczął się rozwój osobisty. mojej mamy takie intensywne, ona też zaczęła działalność prowadzić na emeryturze już. E, to jest książka mnie, który sprzedał swoje Ferrari. Bo to jest taka książka, która będzie pasowała osobom, które niekoniecznie są jakoś mocno nastawione na finanse, ale gdzieś tam w ten świat trochę też wprowadzają. I tam jest takie pytanie, ile musiałbyś mieć pieniędzy, żeby powiedzieć tej na przykład następnej osobie, z której się będziesz widział, że nie chcesz się z nią widzieć, bo masz inne zajęcie. Milion złotych, dwa miliony, 50 milionów na koncie, mówię w pracy, tak? Mm -hmm. Ile musiałbyś mieć pieniędzy na koncie, żeby przerwać jakąś swoją aktywność, którą robisz? Ja w pewnym momencie sobie uświadomiłem tak, że no jakby będę to stosował już teraz, nie będę czekał kiedyś. tak, No bo tak jak ustaliśmy, jak masz już 20 tysięcy miesięcznie, to już wystarczająco jest. No masz jedzenie, masz spanie, masz wszystkie rozrywki Na wysokim zabawienie. poziomie, tak. No to, to ile więcej musisz jeszcze mieć, żeby odmawiać ludziom tego, co oni od ciebie chcą. I ja zacząłem mhm. bardzo wielu ludziom odmawiać, mówić nie, nie mam czasu, nie chcę się z tobą spotkać. Po prostu bo nie, wolę sobie pograć teraz w Counter Strike'a dwójkę gram sobie, strzelam mhm. i wolę sobie poszczelać niż nie wiem, i z kim się umówić i zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Mam jakieś swoje określone zajęcia i się trzymam i mhm. robię to, co lubię. Nie? To... Ktoś by mógłby powiedzieć, że to jest taki life balance trochę, tak? No, czy tak jest, czy nie? No chyba tak, jakby nie było. No masz balans. Czujesz, że, że chcesz jesteś to graśnie. Ale wcześniej go nie miałem, bo tłukłem mhm. do drugiej w nocy jeszcze potem szedłem biegać kiedyś. nie? Mm -hmm. I wstawałem o szóstej. I potem zrobiłem mi siadło. Więc no tak, jest... tak. Wszystko jest konsekwencją Ale nie, nie, nie czegoś. nie odwróciłbym tego, no bo z jednej mm -hmm. strony, gdybym wtedy tak nie tyrał, no to teraz bym sobie nie grał w Counter Strike'a, tylko bym musiał... Może grałbyś w Counter Strike'a no. jedynkę. Jaki żart. Tak. <laughs> Powiedz proszę, na czym teraz się skupiacie, żeby więcej zarabiać na rynku nieruchomości? Przede wszystkim rozkręcamy biuro nieruchomości w Warszawie. Z Klaudią i Tomkiem Jabłyńskimi, to są moi wspólnicy, z którymi zaczęliśmy działać. Eee... Oni zrobili ponad setkę flipów na rynku pierwotnym, czyli kupujemy drogie mieszkania, takie już podchodzące pod premium, wielorodzinne, które remontujemy i sprzedajemy klientom, którzy mają fajne, wykończone mieszkanie i tych mieszkań robimy sporo teraz razem, no i do tego mamy jeszcze biuro pośrednictwa nieruchomości, które rozwijamy w ten sposób, że szukamy doświadczonych agentów. Raczej koncentrujemy się na tym, żeby ściągnąć z rynku osoby, które już mają doświadczenie, chcą pracować ze mną, z Klaudią z Tomkiem, no i zbudować jak najszerszą grupę osób, które naprawdę prąd do przodu chcą się rozwijać, chcą mieć też więcej czasu, więcej pieniędzy, robić pracę mądrze. No i zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, no bo takie prowizje przecież w mm -hmm. Warszawie są. Tak I jest. Skupiamy się na rekrutacji, na rekrutacji osób, które chcą z nami pracować w biurze nieruchomości. I na ten moment to jest taki cel, który najwięcej mojej energii. Mhm. Gdzie was można znaleźć, jak ktoś słucha nas i chciałby dołączyć do was, do zespołu, to gdzie się nazwać? Myślę, że jak napisze do mnie na Facebooku na Paweł Albrecht, to będzie spoko. No, mam też kanał na YouTubie Paweł Albrecht, zapraszam i tam można do nas wejść i tam mhm. też o tym mówię, ale przede wszystkim napisz do mnie na Facebooku, jeżeli chcesz. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję bardzo.